Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, rozmowy o Worldzie. Pogadamy sobie o obecnej sytuacji w grze, jak to wygląda, czy warto grać, czy nie warto. Moim zdaniem jak najbardziej warto, nie ma cheaterów. Można sobie spokojnie robić osiągnięcia na klasówkach. Naprawdę gra się bardzo, bardzo w porządku. Wiele osób skarży się teraz na to, że zostały ich konta zbanowane i że no, nie mają dostępu do gry i że włożyli dużo kasy. Przepraszam, włożyli dużo kasy w boosty, a teraz jest jedna wielka lipa. Były teorie o tym, że EA nie banuje kont graczy, którzy gdzieś tam wydali dużo boostów w grze. No to jest oczywiście bzdura, jak widzicie, sami się o tym niektórzy przekonaliście. Więc jak to teraz wygląda? Czy jest mniej osób, czy były też takie teorie, że o, skoro was banują tak wielu graczy, to nikt nie będzie grał w Worlda. Bzdura, moi drodzy. Wyłączę sobie tak zwany filtr społeczności, który sprawia, że na ekranie pojawia się mniejsza ilość graczy. I zobaczmy, jak to wygląda. Już tutaj mamy jakąś kręcącą się... Kurde, co jest z tym głosem? Kręcącą się BM-kę. Jakiś Sirotko sobie pojechał. Coś jeszcze tutaj przeleciało nade mną. GTS sobie stoi. Teraz jest obecnie na rotacji. Tutaj stoi jakiś Challenger, właśnie zniknął. Zobaczcie sobie na minimapkę. Jest sporo tych graczy, a wbijmy sobie chociażby na taką polską miejscówkę. Dla osób, które nie wiedzą, zobaczcie sobie, jak się dojeżdża do miejscówki. Do miejscówki dojeżdża się tak. Jedziemy sobie teraz tutaj w prawo. I zobaczcie, cały czas ktoś się tu pojawia, ktoś mi mija. Tych graczy jest naprawdę sporo. Uwaga, 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 dojeżdżam, dojeżdżam. I proszę bardzo, już sobie tutaj wszyscy stoją w jednym miejscu. Tu jest polska miejscówka. W dodatku, jeśli zmienię sobie na kanał polski, myślę, że ktoś pojawi się inny jeszcze. Nie mogę, aha, muszę zmienić sobie na jazdę dowolną i teraz kanał polski. Zobaczmy, kto się pojawi. O, niewiele tych osób. Ale ktoś tam jest. No a zobaczmy sobie, jak wygląda na przykład taka klasówka w klasie S. Czasami wywala z wyścigu i prawdopodobnie ktoś używa jakiegoś cheata, który wywala wszystkich z lobby, a on sobie może przejechać i wygrać. Mamy tutaj do czynienia z CCX-em i CCXR-em. Zobaczymy, jak mi pójdzie moją karierą. Podejrzewam, że to nie będzie dobry wyścig dla mnie. Mam tutaj części Gromlena, jakieś tam ultra i profesjonalne. Chcę tą karierę zrobić na częściach żółtych, żeby dobrze się prowadziła, bo kiedyś była taka wersja ultra, która miała tam miks części czerwonych i chyba zielonych i miałem ją na wypożyczeniu na chyba kilka dni na dzień czy ileś tam i bardzo kiepsko się prowadziła i ogólnie był to słaby samochód ze względu chyba na źle dobrany tuning, nie wiem, ale ja chcę zrobić tą karierę właśnie na tuning, tuningiem można powiedzieć. Co jest, kurczę, nie mogę obracać teraz samochodem, gra mi mrygnęła. A, dziwne. Ja chcę zrobić sobie ten tuning żółty, powiedzmy. Zobaczę, jak będzie. O, wywaliło mnie z lobby, ktoś chyba użył czegoś. To jest chyba jedynie dostępny hack teraz, który... Kurde, nie mam czasu teraz. Jedynie dostępny teraz hack do gry. Znowu jacyś, kurczę, się tu pojawili. Później sobie wezmę jeszcze F1 i zobaczę, jak mi tutaj pójdzie. Bo w karierze to nie wróżę sobie tutaj dobrego przejazdu. Jeszcze sama historia, no właśnie. Przez dłuższy okres czasu w grze praktycznie właściwie w ogóle nie wchodziłem do Worlda z tego względu, że nie dało się grać. Wbijasz do jakiegokolwiek wyścigu, nawet bezklasowego, autofinish. Why? Dlaczego na bezklasowym autofinish? Nie potrafię tego po prostu zrozumieć. Jak można było używać autofinisha na wyścigu bezklasowym, jak ktoś praktycznie nie miał z tego żadnego profitu poza gotówką?
I tych autofinisherów było kilku, nie to, że jeden, tylko kilku i naprawdę sporo było tych cheaterów. Teraz ich nie ma, no przynajmniej jest ich zdecydowanie mniej i można po prostu sobie normalnie grać. Ja gdy widzę te komentarze, że zostałem zbanowany za darmo, to nie wiem jak na to patrzeć, naprawdę, dla mnie to jest takie naciągane trochę, nie wiem komu można zaufać, może tak. Jak to się dzieje, że doganiam F1 w karierze GT? To jest niemożliwe. Coś tu nie gra. Karera GT naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Nie ma takiego sprowadzenia jak F1, no ale można czasami nią coś ugrać. Może nie na tak krótkiej trasie jak Diamond and Union, no bo tutaj jednak potrzebne jest mocne nitro. Oh shit! Ale no cóż. Zobaczymy, czy uda mi się coś ugrać. Na pewno będę miał ostatnią pozycję, no bo ciężko, żebym tutaj wyprzedził teraz tą F1 na zakrętach. Ale lubię właśnie jeździć takimi samochodami, którymi nikt prawie nie jeździ i często właśnie przegrywam, no ale satysfakcja jest taka, jeśli uda mi się ugrać naprawdę dobrą pozycję. Co jest z tą grą? Uda mi się ugrać naprawdę dobrą pozycję i dojadę, powiedzmy. Nie wiem, czy drugi albo trzeci, to wtedy jest niezła satysfakcja. Powiecie, jaka to przyjemność, Lucek, przecież nie wygrywasz, goddammit, co ty odpieprzasz? Masz F1 i jedź F1 najlepszym samochodem. No ale wiecie co, nie tak wygrywanie, nie wiem, nie kręci może w wodzie. Fajnie jest jak się wygra, ale no nie wiem. Tak jakoś wolę jeździć unikalnymi samochodami niż bawić się w wygrywanie. Jakoś tak, nie wiem, może jestem nudny, ale tak lubię. Dobra, weźmy sobie teraz, ostatnio sobie kupiłem jakiś czas temu Z-Tune wersję Moloch czerwony. I mam tutaj części Gromlena tylko, bo w tej mojej poprzedniej wersji Nismo mam już części naprawdę przykokrzone. No może nie takie przykokrzone, nie jest to wymaksowany Nismo w klasie A, ale jest naprawdę spora różnica między Molochem a zwykłą wersją ze względu na możliwość taranowania obiektów, które napotykamy na drodze. I samochód traci mniej prędkości, przez co jest lepszy, naprawdę jest lepszy. I to jest odczuwalne. Zwykłe Nismo sporo prędkości traci na ramowaniu lamp, czy parkomatów, innych tego typu pierdół, a tutaj jest zdecydowanie lepiej. Oh god damn it. Oh shit. Okej, rozłączyło mi neta, fajnie. Okej, zajebiście. Okej, jestem już w wyścigu w moim Nismo. Startujemy! Jak mi pójdzie? To fucking shit! Co tu się dzieje? Czemu zawsze na nagraniu? Ej. Nismo jest naprawdę dobrym samochodem tutaj. Tu, na Grypoint, tym modelem można kręcić niesamowite czasy bez używania power-upów. Naprawdę. Tak samo na Waterfront. Również ja większość wyścigów w klasie A wygrałem właśnie jadąc Nismo. Z tego względu, że uwielbiam po prostu jeździć bez power-upów. Ten nitro jest dla mnie jakieś takie sztuczne, nie wiem. Grając teraz w Need for Speed Most Wanted i używając tego nitra tam, to jest mega przyjemność. A tutaj włączasz jakoś tak takie sztuczne jest. Moim zdaniem power-upy w ogóle nie powinny mieć miejsca w Wordzie, ale jest to taki typ gry, tak została zaprojektowana i no trudno, musimy przyjąć ją taką, jaka jest. Z przodu jedzie jakiś kozak, chyba się rozwalił. Zawrócił, nie wiem co zrobił, ale już jedzie prosto. Coś go chyba zlagowało po prostu. O, tu mi zabrakło skrętu. No niestety moja wersja ma tylko, jak widzieliście, 704 punkty na statystyce ogólnej i no nie może jeszcze dobrze skręcać, ale i tak jest to koksu. Jestem na trzeciej pozycji. Początek nie wyszedł mi specjalnie i doganiam chyba pierwszą dwójkę. Z przodu jedzie przede mną Corvetta ZR1, dalej jest Porsche GT2 996, które coś tutaj odpieprza, jakieś maniany, zobaczcie. What the hell? To jest coś dziwnego. Nie wiem,
Może jest jakiś cheat na jakieś fałszywe lagi czy coś w tym rodzaju, ale wygląda to dziwnie. Doganiam korwetę ZL1, czy przegonię? Nie wiem, tu się nie... What the fuck? Próbował mnie zromować. Ale zahamowałem wcześniej, bo chciałem się ustawić za nim, a ten mnie zaczął spychać. God damn it. Dziwne to było, ale okej. To co, dodajemy okrążenie. Okej, dodajemy. Kiedyś pamiętam, że był darmowy karpak w Wordzie wbiłem sobie na forum NFSW i mówię, że w karpaku wygrałem taki samochód, nawet już nie pamiętam co to było. Chyba Diablo Super Veloce. I wszyscy się pytali, a na cheaterskim co wygrałeś? A teraz wszyscy się dziwią, że dostali bany. No nie wiem jak to jest, ej. Tak, więc jeszcze przy okazji rotacji z dnia 27 listopada pytaliście się o Toyotę Corollę, która przez chwilę tam mrygnęła jako samochód za 0 dolarów w moim garażu. Widzieliście to? Facet stał w miejscu, drugi się, korweta się o niego rozwaliła, a ten jedzie sobie dalej. Nie wiem, chyba to jest jakiś cheat na imitację lagów. No, coś w tym rodzaju. Nie, nie miła sprawa. Ale zrzuciło. I tak, wracając do Corolli za 0 dolarów. 0 IGC. Jak to jest? Były różne okazje w Wordzie. Ta Corolla była chyba darmowym jakimś starter backiem do odebrania. Bodajże Speed Hunters. I takie ma chyba nawet malowanie. Które można było sobie wklepać jako kod promocyjny i mam możliwość po prostu odebrania tej Corolli w ilości nieograniczonej, jeśli tylko posiadam miejsca w garażu na nią. I była jeszcze kiedyś taka promocja, ale... Aha, jeszcze była taka promocja kiedyś Top Gear, jak ktoś tam wpisał dany kod, to albo dostawał jakieś naklejki Top Gear, albo możliwość odebrania za darmo korwety Z06, też na takich samych zasadach jak właśnie ta Toyota Corolla, i niektórzy właśnie z tego skorzystali. Pokażę wam zresztą jak to działa, bo to nie jest żadna tajemnica. No, fakt, znowu wypełniłem garaż, znaczy ten warsztat. Pokażę wam jak to działa, jak działa odbieranie takiej Corolli. To nie jest nie wiem, jakaś tajemnica, po prostu każdy tak może mieć, tak? Były różne okazje, różne rzeczy były kiedyś dostępne w grze, które teraz nie są dostępne. I niektórzy mają więcej czegoś, a inni tego nie mają lub nie mają możliwości tego nawet kupić za normalną kasę. I zobaczcie, biorę sobie Toyotę. O jest, tutaj mam kilka wersji, jedna wersja jest właśnie za 0 IGC. Myk, kupujemy, to jest jakaś exclusive. Bodajże ma, o właśnie, ma tutaj nawet znaczki Speed Hunters i mam ją teraz w garażu, tak? Widzicie, że ilość aut się zwiększyła. Właściwie jakbym sobie odebrał ich, ile tam mam jeszcze tych miejsc w garażu. Jakbym sobie tych Toyot odebrał jeszcze kilka, to bym miał 137 samochodów. Jeszcze nie mam tylu miejsc w garażu, żeby odblokować sobie Koenigsegga CCX-a za zdobycie czy uzbieranie 150 samochodów w Wordzie. Więc no cóż, i mogę tą Toyotę również sprzedać za 0 gotówki. Oj, nie tutaj wszedłem. Dealer samochodowy, sprzedaj samochody. I Toyota Corolla za 0 gotówki sprzedajemy. Także taka fajna opcja, no. Niektórzy mogą teraz mieć pianę na ustach. What the fuck, Lutek, skąd ty to masz i w ogóle? No ale kiedyś tak było i można było sobie to odebrać. Pojedziemy sobie może jeszcze coś, czymś w klasie B. Jednym z moich ulubionych samochodów w klasie B jest na przykład Lamborghini Countach, który jest też samochodem zagadką. Ma naprawdę dobre osiągi,
ale nie wiem jak określić te dobre osiągi. Po prostu nim się bardzo dobrze jeździ i jest to szybkie auto, ale nie jestem w stanie powiedzieć, w którym momencie ono jest szybkie. Czy przyspiesza powyżej, dobrze przyspiesza powyżej 150 km na godzinę, czy jakoś, nie wiem. Bardzo fajnie się prowadzi i tak dalej. Do wygrywania mam Mitsubishi Eclipse'a elitarnego, który nawet nie jest wymaksowany w klasie B. No jest tu kilka takich samochodów, które lubię. Na pewno jednym z najczęściej używanych, Boże, co za malowanie, jest Mazda RX-8 ze względu na fajne tutaj przyspieszenie. Ostatnio jeździłem trochę A1-ką. Co by tu wziąć? Nie mam pojęcia. Ja lubię jeździć tak, że co wyścig praktycznie zmieniam samochód, bo jest tyle różnych samochodów w Wordzie dostępnych, które chciałbym przetestować, że fajnie. A weźmy sobie Diablo. Pojedźmy sobie może jakiś losowy wyścig, zobaczymy co wylosuje tym razem. O, Old Quarter. Jedźmy. Także naprawdę teraz można grać normalnie w Worda, jeśli nie pojawi się jakiś tam, nie wiem, koleś, który będzie jechał pod prąd. Rywalizacja jest świetna wtedy. Nawet zdarza się tak, że wszyscy jeżdżą bez power-upów. Mimo, że te power-upy działają. Wszyscy jeżdżą bez power-upów, fajnie można się ścigać. Przypuśćmy, jak był College Asylum. Kurde, jeździłem przez całą godzinę, bez przerwy na tym wyścigu. Nie wygrywałem nawet, ale miałem mega frajdę z tego, jak kogoś mogłem dogonić, powiedzmy, taką Carrerą czy Marussią B2. Mogłem ich dogonić samochodem, który no, jest mało popularny. Ale wszyscy jeździli bez power-upów i było to mega satysfakcjonujące, jak się po prostu współrywalizowało. W ogóle ja zauważyłem, że mam tak, że jak jeżdżę sobie normalnie samochodem, nie wiem, wracam do domu z pracy i kogoś wyprzedzam i widzę, że ten kierowca, jak go wyprzedzam, zaczyna dodawać gazu, przyspieszać, to mi się robi jakiś automatyczny uśmiech na twarzy. To chyba dlatego, że gram trochę w te NFS-y i lubię rywalizację taką motorową, można powiedzieć. Chociaż rywalizacja na normalnych drogach po prostu nie powinna mieć miejsca, a mimo to jakoś gdzieś się ten uśmiech pojawia. No, tak jest. Dzisiaj właśnie miałem taką sytuację i to zauważyłem. Była prosta droga i właściwie nikogo nie było z przodu, więc gościu zaczął po prostu przyspieszać dużo nowszym samochodem, Volkswagenem Polo. Prawdopodobnie z lepszą mocą niż mój Maserati, 75 koni mechanicznych. No ale wyprzedziłem go, bo w sumie to nie wyścigi były, tylko gościu ustąpił, żebym się nie rozwalił w krzakach. O cholera, tym razem chyba nie wygram. A może i wygram! Na razie Porsche. Czy uda mi się wygrać jakiś wyścig dzisiaj? Tak myślę, że może by warto było coś wygrać, co? Wziąć jakieś F1, coś tutaj powalczyć. A ja strasznie nie lubię tego wyścigu Diamond and Union, bo ja ogólnie nie lubię krótkich wyścigów. Wolę te dłuższe, gdzie można się właśnie popisać umiejętnościami, czyli dokładną jazdą. Co mamy tutaj takiego ciekawego? Oh my gosh! Wally and State jest Seaside Interchange, trasa, którą naprawdę uwielbiam. No to co, zmiana samochodu. Nie wiem, czy na Seaside kogoś mi znajdzie, bo tam mało kto jeździ. Weźmiemy sobie Aventadora i spróbujmy pojechać jakiś losowy wyścig. Właściwie to są to rozmowy o Wordzie, więc nie powinienem mówić o innych grach, ale czekam na The Crew. Już sobie zakupiłem właśnie The Crew i chciałbym sobie tam odblokować Aventadora. Ja na tych wszystkich trailerach, zwiastunach widziałem, jak Aventador zajebiście wygląda w tej grze. I na becie nie mogłem nim pograć. Były tam jakieś samochody, które tak średnio mi się podobają. Chociaż Mustang jest fajny. Skyline jest fajny, ale go nie odblokowałem. A Aventador, kurczę, to zawieszenie, te nadwozie. To jest to, kto bym chciał zobaczyć w The Crew. Po prostu. Okej, startujemy. To jest Main Street. Mam naprawdę szybki samochód. I moi przeciwnicy mają trochę wolniejsze auta, z tym, że problemem w moim Aventadorze jest nadsterowność i możliwość wypadnięcia, czy nawet
lekkiego poślizgu na zaklętach. Co być może zaraz się zdarzy. Za mną jedzie GT2 bodajże, widzę tu takie światła charakterystyczne dla tego modelu. Pojechała skrótem, przeleci nade mną, ale może uda się ładnie wyprzedzić, bo ja powinienem mieć najlepszą prędkość, ale nie za dobrze wszedłem. W tą hopkę, przez co obtarłem o ścianę i straciłem dużo prędkości, więc czasami warto nawet wyprzedzić, znaczy pojechać skrótem i skoczyć, stracić dużo prędkości na lądowaniu, z tego względu, że no jesteśmy z przodu i przeciwnikowi z tyłu jest trudniej nas wyprzedzić, po prostu możemy go nawet przyblokować. Ale czasami zdarza się taka sytuacja, że idealnie przejeżdżając tutaj, możemy kogoś fajnie wyprzedzić zaraz przed metą. O, ale nie Aventadorem, Aventadorem jest tu trudno trafić. Poza tym przed chwilą, jeśli to zauważyliście, Aventador ładnie tutaj doganiał GT2. Ze względu na no, niestety czy stety, lepsze przyspieszenie. Staty również mam tutaj podkręcone. Jest to jeden z tych samochodów, który naprawdę ma wysokie statystyki w klasie S, ale z statystykami no nie kierujcie się, oczywiście chyba dobrze już o tym wiecie, by nie kierować się aż tak bardzo statystykami w Wordzie. Okej, okay, teraz chwila prawdy, czy mi się uda? Oj, będzie ciężko, za duży łuk, za dużo czasu. Ale, dobrze wszedłem, tylko już GT2 wyszła na prowadzenie i się nie udało wygrać. Ale rywalizacja była fajna, chyba nie używa nitra, także bardzo, bardzo fajnie. Oj, nie spojrzałem jaką miałem prędkość, chyba 308 km na godzinę. Strasznie lubię Aventadora. Długi czas miałem go przemalowanego na kolor siwy, ale zobaczyłem jak ktoś ma na ulicy właśnie w czarnym kolorze i z daleka ten Aventador w tym czarnym kolorze z tyłu wygląda nieziemsko. Uwielbiam po prostu. No dobrze, pojedźmy sobie coś tam jeszcze. Main Street! Czemu Main Street? Coś innego. Main Street! Znowu Main Street. Okej, okay. Może być Damon and Union, już trudno. Pojedziemy sobie. Pagani Cinque, F1. Zobaczymy co to będzie. O, ktoś wyszedł z wyścigu. Został mój piękny Aventador. Zobaczcie jakie mam tutaj części. Jakieś ultra. W ogóle dziwne. Też staram się tu instalować części żółte na prowadzenie i ogólnie żółte. Tutaj mam niebieskie na przyspieszenie. A właściwie to zaraz sobie włożę. O kurde, Veyron się pojawił, nieźle. Za chwilę mogę sobie tutaj włożyć jakąś nową część, bo jeszcze mam nieodebrany pakiet części Ultra, czy ten pakiet platynowy, gdzie właśnie są części Ultra i zobaczymy co mi się wylosuje. Ostatnio też miałem, jak widzieliście na tej rotacji, na materiale o rotacji IGC z Worda, widzieliście, że miałem tam pakiet kart z samochodami i wylosowałem, co ja wtedy wylosowałem? Dodge Chargera. Boże! Kurde, wywaliło. Co się dzieje? Ej, nie wywaliło! Kurde, z Bugatti Veyronem jadę. Ale interfejs się zbugował. O, kurde, ale się zagapiłem. What the hell, wygrał z Bugatti Veyronem, Aventadorem chyba. Zobaczcie jakie prowadzenie mam. Nie wiem czy pamiętacie, czy oglądaliście w ogóle przegląd Bugatti Veyrona na moim kanale. Ale nie jest to tak dobry samochód, jakby się mogło wydawać. Przyspieszenie w Bugatti Veyronie nie jest imponujące. Jedynie prędkość maksymalna i moc nitro robi wrażenie. Jest to chyba samochód, który posiada najmocniejsze nitro w tej grze, przynajmniej tak mi się wydaje. Wydawało jak grałem wtedy tym Bugatti Veyronem. Wow, jak się ładnie odbiję, zobaczcie. Okej, okay, ładnie wszedłem. Czasami Aventadorem da się ładnie przejechać, tylko on jest trudny do prowadzenia. Do tego prowadzenia trzeba się przyzwyczaić. Trzeba przywyknąć, nauczyć dużo jeździć tym samochodem przede wszystkim, wkładać dobre części. A i tak jest ciężko wygrywać, naprawdę ten samochód to jedno wielkie wyzwanie. Uuu, rowery! I Bugatti Veyron został z tyłu. Jest, wygrałem! Chociaż jeden wyścig w tym odcinku.
321 km na godzinę, a Bugatti 326, ale też bez power-upów jechał. Kurde, jakie części w ogóle wykoksował. Zobaczcie, 872 punkty na ogólnej, 897 przyspieszenia tylko. Zandacznikiem ma 900 ponad, prawda? Na przyspieszeniu. Ciekawe, czy się w Bugatti Veyronie tak da zrobić. Gościu chyba robił na prędkość tego Veyrona, ale nie wiem, czy się opłaca. Okej, okay, i co wam chciałem jeszcze pokazać? Aha, właśnie, te części z pakietu platynowego, czy platynowego chyba tak to się nazywa. Zobaczmy, co mi się wylosuje. Pakiet kart. Okej, okay, pakiet platynowy za 0 boostów. Kupowałem jakiś czas temu boosty, ale nie odebrałem tego pakietu. Nie wiem, zapomniałem czy coś. Okej, okay, zobaczmy. Zawieszenie, o Boże, nie lubię tego zawieszenia. Mogę jeszcze raz kupić? Mogę czy nie mogę? Nie mogę, mogę czy nie mogę? Mogę czy nie mogę? O kurde, jeszcze raz będzie? A, bo są chyba dwa pakiety. Oh yeah, te zawieszenie lubię. Oh yeah, ten silnik lubię. Okej, może być. Dobra, zobaczymy, co się da wsadzić. Ej, tam był jeszcze jeden pakiet za 0 boostów. Czy da się go kupić? Już są za boosty, że boosty. Dobra, wracajmy sobie. Zobaczmy, co się da zrobić w tym Aventadorze. Ja tu mam już części, ale nie wiem, jakie zawieszenie. Zawieszenie mam profesjonalne! Wow! Włożę tu najlepsze zawieszenie. Zawieszenie ultra, jakie chciałem właśnie do tego Aventadora. Jest to zawieszenie żółte. Części, staty mi niewiele wzrosły, ale ta część jest moim zdaniem najlepsza na prowadzenie do właśnie Aventadora. Co tu jeszcze miałem? A, zawieszenie niebieskie. Zobaczymy, jak zawieszenie niebieskie zadziała. 1, 1, 3 1, 1, 4. Lepiej. Silnik mam tu ultra. Kurczę, szkoda go byłoby go wywalać i zmieniać na silnik ultra, ale ursy. Zobaczcie, przyspieszenie mi spadnie o 1 punkt, ale ogólnie statystyka by mi wzrosła. No, zostanę przy tym niebieskim silniku. No i jeszcze oponki by się przydały. Czy ja mam tu jakieś opony dobre? Nie, nie mam ultra żadnych. A tu mam nawet wyścigowe, więc fajnie by było mieć tutaj lepsze. Hamulce 11. Ciekawe, jak się zmieniło teraz to prowadzenie. Nie wiem, czy ja was zanudzam w ogóle tym wszystkim, całym moim gadaniem. Chciałem sobie po prostu dłużej pograć i pokazać wam, jak wygląda moja gra w tej... Oh shit. Gra w tej grze. Ładnie skręcił na początku, to mi się podobało. No nic, nie pozostaje mi nic innego, jak pojechać po prostu jeszcze ten sam wyścig jeszcze raz i sprawdzić, jak zachowa się Aventador. Teraz, mam nadzieję, że lepiej. Teraz będzie tutaj dużo więcej przeciwników, więc nie wróżę sobie dobrego przejazdu, ale zobaczymy, czy się przycisnę. Oh yeah! Muszę się tutaj na prowadzenie wysunąć, bo mnie Bugatti Veyron zbramuje! Wiii! Jeszcze raz! Muszę się odbić od tego peletonu jak najdalej! Żeby mnie nikt tu nie blokował! Jedzie za mną Magera z lepszym przyspieszaniem i z Molochem! Zaraz mnie zbramuje! Wow! Nie. Pojedzie sobie bokiem. Oh yeah! Zobaczcie na to! Czy zawieszenie coś tutaj dało? Nie wiem. Ui, odbiłem się znowu pięknie, ale nie mogę się tak patrzeć do tyłu. O, stresujący wyścig. Czy ktoś tu użyje nitra? Nie. Agera rozwaliła się o przystanek autobusowy ze względu na gorsze prowadzenie niż w moim Aventadorze. Zostało mi jeszcze jedno nitro do użycia. Zaraz tutaj, jak rozpocznie się rondo. I może się uda wygrać ten wyścig. O ile mój Aventador nie wpadnie w poślizg zaraz tutaj przy wyjściu z ronda. Kierunkowska, zjeżdżamy z ronda. Oje, oje, ktoś tam nitruje. Ale moi drodzy,
Wygrana! Ostatni wyścig. Udało mi się również wygrać. Nie wiem, czy za sprawą tego zawieszenia, które zainstalowałem. Tak szczerze mówiąc, jakiejś tam specjalnej różnicy nie odczułem. Może na pewno jakaś jest, no bo jest. Chyba. Ale tak, no nie wiem. Może lepiej się trochę prowadzi i bardziej przyczepny jest ten Aventador. Udało mi się wygrać, kurczę, to się liczy, super. Używałem nitra, ale... No cóż, jest to za krótki wyścig, żeby tu nie używać nitra. Niestety, żeby wygrać, trzeba nitrować. Taka jest sytuacja. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Teraz taki trochę długi odcinek wyszedł. Ale poopowiadałem o moich wrażeniach z gry Worda. Teraz naprawdę gra się świetnie i... jeśli macie kilku znajomych i chcecie z nimi pograć, albo chcecie dołączyć do jakiegoś klanu, których jest bardzo dużo w Wordzie, to polecam wam pograć. Naprawdę jest teraz miło i przyjemnie, sweetaśnie. Nie, no bez przesady. Zdarzają się cheaterzy, ale już nie jest tak hardkorowo, jak to było, nie wiem, chociażby 2 miesiące temu. 2 miesiące temu to była makabra. Polecam wam grać w Worda. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.